Motherfucker. Największy ból dupy spośród bólów dupy. Wiecie, co się stało? Dwa razy nagrywałem ten film o tym samochodzie. Szlak mnie trafi. Ja pierdzielę! Dwa razy spierdzieliło mi się nagranie. Raz nagranie godzinne, drugi raz nagranie 30-minutowe. Wiesz, jak to jest? To jest tak, jakbyś pisał sprawdzian z matmy, napisałbyś go zajebiście. Miałbyś wrócić do zadania, które było trudne i które zajęło ci najwięcej czasu, bo znalazłbyś tam w środku tego zadania błąd i wynik wyszedłby ci z kosmosu, ale pierwszym razem byś uznał, że jest całkiem w porządku. Tak właśnie się teraz czuję. Jestem na takim sprawdzianie, wiesz? Muszę zrobić nagranie do określonego czasu, bo później muszę robić coś innego. I już 2 godziny rypię się w tym jednym miejscu. Ustawiłem inaczej program, mam nadzieję, że teraz będzie okej. Mam nadzieję, że zobaczysz to nagranie. Zobaczysz mój ból dup. Zakładam moją słuchawkę, bo jeszcze raz posłuchamy tej audycji RS5. Wspaniałego samochodu, o którym aż trzeci raz mogę opowiadać. Myszka, uspokój się. Aż trzeci raz mogę o nim opowiadać, bo to jest niesamowite auto. I chętnie powtórzę to po raz trzeci. Wszystko, co powiedziałem. Moi drodzy, ten samochód jest absolutnie niesamowity. Jeśli ktoś z was miał okazję go słyszeć w rzeczywistości, to zazdroszczę. Ja słyszałem Audi, ale nie ten model. Ogólnie takie sportowe Audi absolutnie niesamowicie brzmi. W Fordzie brzmi tak sobie okej, no nie? Gdzieś tam na YouTubie, jak posłuchajcie, też możecie mieć zajawkę niezłą tego, bo... No kurde, pierwszy raz ciężarówkę widzę w Fordzie. Damn. No dobra, ale pierwszy... Kurde. Jak posłuchacie gdzieś na YouTubie, to możecie mieć niezłą zajawkę tego. Ogólnie jak słuchacie jakieś tam dźwięki samochodów, ja mam obsesję na punkcie słuchania silników i w ogóle samochodów sportowych Mercedesa AMG. Ten samochód brzmi fajnie. I tylko brzmi, bo jak przyszło do dragów i widziałem na własne oczy, ścigał się R35 kontra właśnie Mercedes AMG, to Mercedes sobie pierdział na starcie, a nasz launch control był już 50 metrów dalej. Wiecie, dlaczego mówi się, że o, R35 to jest taki launch control? Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jak będziesz jechał takim samochodem z launch control, to znaczy, że nigdy nie spóźnisz się na launch, powiedzmy, z jakąś laską. Tak jest. To jest właśnie zasługa GTR-a. Ale słuchaj, tutaj mamy napęd na 4 koła. W tym Audi RS5 to jest fantastyczny samochód. Zresztą ja strasznie lubię te Audice nowsze, z wyglądu bardzo mi się podobają, tak samo jak te najnowsze Volvo V90. Już mówiłem o tym chyba w którymś odcinku z Forzy Horizon. Nie mam czasu teraz grać, teraz gram sam, nie mogę grać, nie ma mowy, nie ma opcji, gram sam. Muszę opowiedzieć o tej Audicy trochę, no. Po raz trzeci, nieważne. Także co, powiem wam, że naprawdę samochód bardzo mi się podoba z wyglądu. Może ja wezmę drona i pokażę wam ze wszystkich stron, jak to wygląda. Więc co ja tutaj zrobiłem? No samochód, widzicie, nie jest totalnie na glebie, dlatego że zawieszenie nie jest mocno twarde. Nie robiłem najtwardszego zawieszenia, jakie można tutaj zrobić w Fordzie. I ono jest takie lekko miękkie, przód jest bardziej obniżony od tyłu, żeby była lepsza trakcja, jest takie miększe zawieszenie. No tak mi się wydaje, że te samochody z bardziej miękkim zawieszeniem lepiej startują, zwłaszcza samochody z napędem na tył, ale te czteronapędowce też moim zdaniem fajnie się nim jeździ w Fordzie, takimi z miększym zawieszeniem. Te twarde, jak tam gdzie zjedziemy na pobocza, to się w Fordzie często zdarza, no to od razu wywala się na wszystkie strony i przewala się w jedną i w drugą stronę. Daj spokój. Ej, to by było fajne zdjęcie. Ale na miniaturce ma już inne zdjęcie. Okładka tego filmu jest inna, bo koniec odcinka to robiłem zdjęcie i niech będzie już tamto. Tamto wyszło fenomenalnie. Ej, nie znikaj mi tutaj. Felgi dałem sobie niestandardowe.
takie jakie tutaj są. Rozmiar jest, to są chyba 19. Bardzo fajnie wyglądają, dałem takie antracytowe. Z tyłu zderzak możemy sobie zmienić, ale mamy takie brzydkie rury wydechowe, które mi się nie podobają. Co do spoilera, no to tutaj spoiler zostawiłem standardowy, bo on się jest fajny, bo się wysuwa, zaraz wam pokażę jak fajnie. Można zainstalować spoiler jeszcze taki dociskowy, który możemy regulować, ale on kuźwa psuje całą bryłę tego pięknego samochodu i nie mógłbym wam tego zrobić i... O, wracaj mi do mojego Audi! Cholera, jestem na moście. Byłem pod mostem, mój dron spadł, ale patrzcie jak z daleka ten samochód fantastycznie wygląda. Czy to nie jest piękne? Czy ten samochód nie jest fantastyczny? No i z przodu dałem taką wielką ławkę dociskową, bo samochód strasznie podsterowny był bez tej wielkiej ławki dociskowej, spoilera. I teraz się nim jeździ naprawdę fantastycznie, chociaż troszeczkę jeszcze podsterowny jest, trochę go wywala na zewnętrzną. W klasie S1 go sobie zrobiłem i powiem wam, że naprawdę daje radę. Zaczniemy sobie od wyścigu, który jest tutaj niedaleko. Już go jeździłem, więc wiecie, wymasterowałem przez te 3 godziny nagrywania tego odcinka. Kuźwa, mówię wam. Pojedziemy sobie i zobaczymy jak mi pójdzie. Teraz będziemy się ścigać z Lambosami, nawet tutaj już mam gotowy preset. Pojedziemy sobie jeszcze inne wyścigi, które już jeździłem, także wytrenowane mam wszystko. Gram na poziomie nie do pokonania, ale spokojnie, on nie jest aż taki trudny. Tak, to jest moje. Nie jest aż taki trudny, niektórzy mówią, eksperci ludzki mówią, że poziom nie do pokonania jest łatwiejszy od eksperta. Słuchajcie. Jechałem już tą audycją, nawet wyścig Goliat, też nagrywałem odcinek, którego nie ma i nie będzie. Jechałem Goliata i jechałem na trybie Expert i pod koniec mnie wyprzedził Nissan i jakaś Ferrarka. Także nie ma reguły, no. Myślę, że ten poziom trudności nie do pokonania czy Expert, one są tak zbliżone do siebie. Ja myślę, że te boty na tym poziomie Expert są już przyokrzone do granic swoich możliwości. Na wyższych poziomach po prostu zaczynają jeździć już tak hardkorowo, skręcać bardzo dziwnie na zakrętach. Czasami potrafią nawet nie skręcać, tylko bokiem przesuwać się do wewnętrznej zakrętu i potem przy wyjściu z zakrętu nagle dostają jakiś turbo odpier, jak to mówi wujek Boka, nie? No. Trochę tu ślisko, dlatego że popadało. Ale później powinno być już sucho i dopiero wtedy moja audycja pokaże swoje kły albo swój piękny grill. Tak, jeśli chodzi o te Audi, te modele, bardzo podoba mi się też Avant, nie tylko sedan, Avanty też są bardzo fajne. I nie mówię tu o teraz wersjach silnikowych i tak dalej, mówię teraz o ogólnie całej bryle tego samochodu, o nadwoziu, czyli... Nie wiem, jeśli nie znacie albo mnie nie znacie, to wam powiem. Ja bardzo lubię samochody ze względu na ich wygląd, a nie ze względu na to, że mają silniki spalinowe. Fajnie brzmią i tak dalej, możemy się tym zachwycać itp. itd. Ale kurde, ekonomia tych silników mnie po prostu zabija. Nie potrafię tego kochać. Nie potrafię. Wolę silniki elektryczne. Chociaż one z kolei nie brzmią. No wszystko ma swoje wady i zalety, tak? No Audi brzmi naprawdę fajnie. Jeśli ktoś jest fanem motoryzacji, na pewno nie zgodzi się ze mną i powie: Lucek, co ty pieprzysz? Silnik, samochód musi brzmieć! Ale gwarantuję wam, za jakiś czas wasze zdanie się zmieni. Jak dostaniecie do ręki... No, gdzie mnie spychasz, skurczy synie? Patrzcie, on waży 1 000 000 ton. Nie mogę go popchać nawet, nie? A on mnie dotknął i ja już leciałem. Skubaniec, te boty są przegięte. Ale wiecie co? Dobrze, niech będą przegięte, bo bez nich, jakby nie były takie przegięte, to by było za łatwo wygrywać, no nie? Jak w jakimś Need for Speedzie, przestań. No tutaj jest naprawdę ciężko. I tutaj też inaczej się... Gdzie ja będę Need for Speeda do Forzy porównywał? Przestań. To jest zupełnie inna gra, to się zupełnie inaczej jeździ. Też arcade'owo, ale nie aż tak. No dobra. Kiedyś zmienicie zdanie, jak wsiądziecie pierwszy raz do Tesla Model S. Tesla Model S to jest ogólnie moje marzenie. Może nie Model S, ale ogólnie Tesla, tak?
rewolucyjne rozwiązania, zupełnie inne podejście do motoryzacji. Okej, ten samochód w ogóle nie brzmi, ale ja jestem chętny przetestować tego niekończącego się przyspieszenia. To znaczy, Tesla fajnie przyspiesza od 0 do setki, ale powyżej tam, wiecie, większe prędkości, no to już te spalinowce na razie jeszcze rozwalają, tak? Typu taki GTR. Możecie, jak byliście na jakimś zlocie i widzieliście Teslę w akcji, to wiecie, o czym mówię. Ja widziałem P90 z napędem na 4 koła i kontra, co tam jechało? Nissan GTR R35, 1000-konny. I Tesla na starcie ok, ale później już Nissan, no nie? Także to nie jest tak, że Tesla najlepsze przyspieszenie na świecie. Najlepsze przyspieszenie może mieć od 0 do setki. I to też na pewno jest jakiś inny seryjnie produkowany samochód spalinowy, który by pokonał Tesla. Z tym, że Tesla, wiecie, no, nie ma tego laga na zmianę przełożenia, tak? A mimo nawet, że te najnowsze samochody mają wspaniałe skrzynie automatyczne, praktycznie zero laga, to i tak jest ten malutki lag, który sprawia, że samochód tam trochę zwalnia. Tutaj mamy, o właśnie, pokażę wam na krętej, bardziej krętej trasie, jak spisuje się ta Audiczka. Myślę, że da radę, zobaczymy. No, rozgadałem się. Ja jestem bardzo, bardzo podjarany tym całym, tym wszystkim, co się dzieje wokół motoryzacji teraz. A mam na myśli motoryzację, no bardziej tą elektryczną. Mam na myśli właśnie Teslę, tak? Jestem fanem tego, co robi Elon Musk też. Kupiłem sobie jego książkę, znaczy biografię jego i będę właśnie czytał. Tak samo Arnolda Schwarzeneggera. To są biografie, które naprawdę warto przeczytać z tego, co mi wiadomo, więc zacznę. A jestem fanem tego, co robi właśnie Elon Musk. Czy Elon Musk, sorry, albo po polsku czytam, no nie? Myślicie, że on by moje nazwisko przeczytał, albo moje imię powiedział po polsku? Przestań. Powiedziałby po angielsku. Lucas. Albo Luciek. No nieważne. Tak czy inaczej, jestem zapatrzony w to wszystko. I bardzo mi się to podoba. Dobrze. Teraz będziemy jechać Niemcami. Nie ma sprawy. Wracając do tej Audi, no właśnie, bardzo podoba mi się w niej maska. Ogólnie w samochodach, już to mówiłem wiele razy, ale w samochodach podoba mi się to, że jak siedzisz za kierownicą, to widać maskę. Usiądziesz do takiego samochodu, powiesz, kurde, moje przedłużenie penisa, to jest to. Z tym, że jak tutaj weźmiemy widok z kokpitu, no to tak słabo to widać. Nie wiem, ta maska jest jakaś tutaj wyłączona, wycięta, jak w Photoshopie. Ale, o, tutaj widać, zobaczcie, teraz widać mojego penisa, sorry, maskę. To jest naprawdę fantastyczne. I co, ej, nie tak. Musimy się skupić na jeździe, bo chcę trochę też powygrywać dzisiaj. Ogólnie bryła cała tego samochodu mi się podoba, on jest taki męski, no. Męski, ale też z zaokrągleniami. Moim zdaniem te starsze BMW-ki są takie bardziej męskie, tak mi się bardziej kojarzą. Może nie E46, a na przykład jakieś takie bardziej kwadratowe, takie większe, szersze, te przody takie typowe, o, męskie, no nie? Audi jest takie bardziej zaokrąglone, ale też jak najbardziej jest to taki samochód dla dżentelmena, kurde. Bez kitu, widziałbym siebie w takim samochodzie. No. Spadło, tak jest, zobaczcie, o to chodzi. Trzeba ich tutaj miażdżyć, te boty, bo to naprawdę, oni nie mają skrupułów. Myślisz, że on będzie, jemu będzie przykro, jak cię zramuje, czy coś? Że będzie miał wyrzuty sumienia? Ani trochę, on ma cię gdzieś. Pamiętaj o tym, jak będziesz grał na singlu w Forza Horizon 3. Nie daj im się. Atakuj, jak będziesz miał okazję, na każdym zakręcie. Rozwalaj im dupę, rozwalaj im boczne drzwi, nie daj się. Dobrze, uwaga, okej, okay, hamujemy, redukcja i wywaliło. No ale tutaj bardzo źle podszedłem, myślałem, że się zmieszczę. Widzieliście jak to, co? Co to było? Widzieliście tego Jaguara?
O, zobaczcie, jak on skręcił tutaj nagle. Ile on jechał? Nyga, ja zaraz cię nagram tu. No teraz pojechał całkiem, ale wcześniej to było podejrzane. Wiedział, że ja go nagrywam. Wiedział, że ja sobie cofnąłem i tego. Widzicie, jakie te cwaniaczki są? Oszukują. Dobra, jedziemy teraz. Patrzcie. Cyk. Nie, no wiecie co, to Audi, jak się zamknę, jeden odcinek zrobię taki całkowicie milczący, gdzie się skupię totalnie na jeździe i zobaczycie, że to Audi naprawdę bardzo fajnie trzyma się drogi, przynajmniej w ten sposób, jak ja je zrobiłem. Jest całkiem okej, no nie jest najlepsze, nie jest to radikal, tak? Jak testowałem w poprzednich odcinkach. Nie jest, ale radzi sobie fantastycznie, mimo wszystko. Także idziemy na kolejny wyścig. O, ale piękna pogoda, ej, sam raz do zrobienia zdjęcia Audi. Są takie bawarskie klimaty, wiecie, zamglonej. Patrzcie, o, to będzie chyba nowa miniaturka do mojego filmu. Ej, patrzcie, jak ta dupa pięknie wygląda. Czy wam się też podobają te światełka z tyłu? Ej, jadę wieczorem, gdzieś tam samochodem, patrzę z daleka właśnie takie diody i jakiś tam jedzie takie Audi Avant i mówię, kurde, to jest fura, tym by Lucek chciał wozić duperę, ale nie. Nie mam, mam Volvo. Volvo też jest fajne, tak? No ale to nie jest Audi, no. Jakieś takie polskie korzenie się ma, jakieś takie zamiłowanie do wagów jest. I właśnie Audi, no kurde, szkoda, no nie mam Audi. Ale kiedyś będę miał takie fajne auto, taki Avancik albo taki sedanik. No czemu? Ja jestem kawalerem, sobie mogę pozwolić na sedana, kurde. Robimy zdjęcie, to jest fantastyczne. Piękna pogoda, jest okej. Okay. Patrzcie na to. Tak jakbyśmy rzeczywiście w Niemczech zrobili to zdjęcie, no nie? Tak to wygląda. Podoba mi się. A jeszcze wam pokażę poprzednie zdjęcie, które zrobiłem. To wam też kopara opadnie. Zresztą możecie widzieć już na miniaturce, nie? Bo na miniaturkę stawię tam to zdjęcie. Właśnie teraz mam dylemat, czy stawić to nowe, czy wstawić tam to stare. W promieniach słońca. No nie wiem, nie wiem. Pokażę wam, czy nie pokażę. Muszę jeszcze raz zdjęcie zrobić. I tutaj się powinno gdzieś pokazać. Kontynuuj. Zapisz i tu. No tutaj, o, widzicie, no miniaturka wam pokażę tylko tego, tak. No które wam się bardziej podoba? Ta dupera taka pokazana tutaj? Czy to takie podczas jazdy, podczas takiego ślizgu, driftu? No powiem wam, że ta dupera... Kurde, co dupa to dupa, no nie? Każdy facet wie, właśnie. Więc chyba będzie jednak dupa. Dobra, to teraz jedziemy sobie do następnego wyścigu. On będzie jakiś, to jest chyba przez las deszczowy, więc może być deszczowo. Będzie trochę ślisko, ale słuchajcie, skupię się totalnie na jeździe, żeby wam pokazać, na co te Audi stać. Jest w klasie S1, parę rzeczy tutaj pozmieniałem, jeśli chodzi o tuning. Ale to pięknie wygląda, ja bym tu znowu zdjęcie zrobił. Taka mgiełka, ekstra, co? W ogóle, powiem wam tak, jak ja zagrałem pierwszy raz w Forze, no może nie pierwszy raz, bo te pierwsze razy grania w Forze to były słabe. Dlatego, że no gra nie działała jeszcze zbyt dobrze, teraz też jej się zdarzają crashe już kilka miesięcy po premierze i tylko, nie tylko mi, tak, bo innym graczom też. No ale nie jest to aż takie super częste, tak. Na czym to ja skończyłem? No te crashe nie są takie częste. Chodzi o to, że jak zagrałem, jak gram teraz w Forze i wbijam sobie do jakiejś innej gry, to stwierdzam tak, kurde, ale w tych innych grach ta grafika jest słaba. To jest zawsze tak, że jak zagrasz w jakąś grę z fajną grafiką i wbijesz do innej, to już ci czegoś będzie brakowało. Już by chciało ten poziom wyżej mieć grafikę niż w innych grach, nie? Już byś chciał mieć czegoś więcej. Potem kupujesz tą kartę graficzną, wydajesz nową kasę na nowe rzeczy. Cholera jasna. No nieważne. Jedziemy teraz. Zobaczcie, jakie tu mamy koksy. Z napędem na 4 koła, ale słuchajcie, ja też mam napęd na... Gdzie mnie tu akurujesz? Patrzcie, tu NSX. Dobra, miałem się skupić, więc jazda.
Shut up, bitch! Shut up, bitch! Haha! Pięknie. Dwa pierwsze miejsca dla Audi. Elegancko. Udało się wygrać, chociaż było ciężko. Widzieliście, deszczyk pada, ja bez ABS-u, bez kontroli trakcji. To znaczy, kontrola trakcji w tym samochodzie jest niepotrzebna, ok? Tutaj mamy launch control. Launch control, że nie spóźnisz się na obiad. Kumasz, o co biega. Jak masz launch control, zawsze masz launch na 100% z jakąś laską. Tu mamy jeszcze jakiegoś motherfuckera, on mówi, że jest dobry. Patrzcie tego gościa. Audi 1M, sorry, nie Audi 1M, tylko BMW 1M. Chodź tu, ja ci pokażę moje Audi. Poziom trudny? No na pewno. Fajne te BMW jest, nie? Podoba mi się. Takie dla chłopaka w wieku lat 19, nie? A nie dla takiego dojrzałego mężczyzny. O, żeż ty, barierka, co ty tu robisz? Gdzie poziom trudny, człowieku? Musiałbyś mieć Bugatti Veyrona, żeby to było dla mnie trudne zadanie, żeby cię pokonać. Nyga? Patrzcie, jak pięknie go pokonuje. Tak. To jest właśnie ciekawe, no nie? Niemcy robią fajne samochody, ale na czym oni się wzorują? Bo na pewno nie na żonach. Chociaż nie wszystkie Niemki są brzydkie, to nie jest tak, nie? To nie można tak uogólnić. Niektóre Polki też są brzydkie. O! Dobrze, i... Jest! Gotowe. Udało się. Audi RS5. Co sądzicie o tym samochodzie? Postanowiłem nie instalować tutaj, wiecie, żadnego malowania, bo podoba mi się taki surowy wygląd, kolor czerwony producenta tego auta. Wygląda niesamowicie. Samochód zdecydowanie... No, perfekcyjny jak dla mnie, no, powiem wam, że niczego więcej bym od samochodu nie wymagał, gdybym miał Audi RS5. A wy? Piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, pa pa.